No jest właśnie wodowanie jednostki Windy. Tu stała na tych leżach i pójdzie na wodę. Mamy dzisiaj 28. Przepraszam, którego dzisiaj mamy, proszę pana? Jaka dzisiaj data? Proszę odejść stamtąd. Ja jestem dziennikarzem, filmuję sternik morski. A to znaczy, że pan jest wytrzymały na taki tonaż? Tak jest, ja na większy. Czerwony korsarz jest na większy tonaż, odporny. Tutaj malują jeszcze. Malują jeszcze, żeby tam było domalowane. Aha, bo to było na tych miejscach, gdzie była położona na... Się podmalowuje, bo tam nie zdążyli pomalować po prostu, bo była podłożona na podkurce. Którego dzisiaj mamy, proszę pana? Jaki dzień? Którego dzisiaj mamy? Pan odejdzie spod dźwigu, no co pan robi? Proszę pana, robię film! Od tego jestem, żeby to robić. Dziennikarze tak mają. Jak panu się coś spieszy, no łapie. Dobra, niech pan się odczepi od kontradmirała. Panie, co pan tu opowiada? Był pan w wojsku? Żeby panu na łeb nie spadło. Gdzie pan ma kask? Pan powinien w kasku być. Ja nie kameruję, ja filmuję. Mów pan po polsku. Ja nie, sami nie Polacy. Ja wiem, co ja mogę. Prawo dziennikarskie pan zna? Jest pan w miejscu publicznym. Jest pan w miejscu publicznym. A ja panu mogę pokazać. Dzwoń pan po policję, to pokażę. Nie panu, nie panu. Kim pan jest? Kim pan jest? Dobrze, ja dzwonię. Niech pan pokaże. Proszę dzwonić. Proszę dzwonić. Pan głupa wali. Dowodzę panu legitymację, proszę. Muszę? Pan po policji, że pana filmują. Wczoraj wywiad z wojewodą robiłem, a pan po policję dzwonił. No to niech pan przestanie się wygłupiać. Dzień dobry. Dzisiaj Dar Młodzieży przypływa. Co wy na to? Pomorska Telewizja Narodowa. Co wy na to? Dzisiaj, na będziecie go witać? No tak, właśnie idziemy. No, powodzenia, wszystkiego dobrego, razem go powitamy. Dobrze. No. Witamy dzisiaj Dar Młodzieży, jest to dzisiaj święto. Młodzież się cieszy, a niektórzy malkontenci nawet nie uważają, że nie wolno filmować. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, co pan tutaj malujesz? Proszę bardzo. Co pan maluje? Widać. I co, będzie pływać? Będzie pływać? No musi. Dziury nie ma? Najlepiej jutro. Jutro już będzie wodowana? Najlepiej by było. No. Dobrze. Idziemy dalej, zobaczyć. No trzeba pomalować, żeby mogła pływać. Za chwilę będzie na wodzie. No i jest już zbudowany łódź. Dziękuję. Z Maryny w Gdyni, Czerwony Korsarz, kontradmirał morski Duży Szylecki, Sławomir Ziembiński. Dziękuję bardzo. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska.